co z tego, że jest mróz? Co z tego, że jest śnieg? Co z tego, że wszędzie walą soli tyle, że cały samochód jest matowy i biały aż? Co z tego, że szyby wszystkie są zaklejone, nic nie widać i nawet mimo, że spryskiwacze 30 lat temu były zarąbiste, to i tak działają sobie, tak sobie. Co z tego? Jak i tak największą przyjemnością jest wjeżdżenie tym samochodem. Bez względu na to, czy to jest zima, czy lato. Więc moja rada dla was wszystkich. Wyciągać te swoje rodzynki z garażu, spod kocy zimowych i jeździć, używać. A jak wam jest szkoda albo strach, że rudzielec wyjdzie wam kres, to zabezpieczyć to dobrze. I używać. Zimą też. Jestem na odlenie. I oczywiście... Co ostatniego znalazłem? Ostatnia gazeta. Oczywiście trzeba kupić i poczytać. Najlepszy sedan na świecie. Droga do E-klasy. Tankowane, a tam nie tankowane. Nie jest aż taka biała, tak jak mówiłem przed chwilą, no ale... Z tyłu jest. No dobra. Wypijemy kawkę i lecimy dalej w drogę. A ktoś tu nie domknął drzwi. Przed nami jeszcze 2,5 godziny. Dzisiaj są roztopy. Orlen w Kostomłotach. Jeżeli ktoś podróżuje A4, to będzie wiedział, jakie to jest miejsce. To jest nasz ulubiony tutaj przystanek. Często robimy sobie tutaj właśnie mały serwis. Kawowo, czasami paliwowy i tak dalej. Aha, jeszcze muszę tylko przemyć trochę lampy i szyby. Życzę wam, aby jedyna kontrolka, jaka będzie się wam zapalać, to kontrolka od poziomu spryskiwacza. I nie. Nie udajemy, że jedziemy na niemieckiej autostradzie. My naprawdę jedziemy na niemieckiej autostradzie, dlatego prędkość jest taka, a nie inna. Pozdrawiam. Paxi. Drugi dzień, niedziela. Mimo, że pogoda jest taka, jak sobie deszcz pada, to i tak trzeba umyć tą całą sól, prawda? Bo auto będzie teraz stało sobie 2 tygodnie znowu. Więc bierzemy się za myjkę i myjemy szmaciarze. Auto już pokryte aktywną pianą. Dzisiaj jest wysoka wilgotność w powietrzu, więc daję sobie trochę więcej czasu. Niech ta piana sobie dobrze zadziała, wszystko tą sól roztopi. A od spodu już bardzo dużo wypsikałem. Praktycznie 10 minut tylko jadę od spodu wszystkim na ciepło, na zimno, więc spłuczę ten sól ile się da. A na zewnątrz już zostawiłem aktywną pianę. Zaraz bierzemy się za ciepłe mycie i jechana. No i tak oto prezentuje się auto po myciu już. Nie będę wycierał do sucha, bo po pierwsze to jest bez dotyk, więc zawsze trochę brudu zostanie. A po drugie to deszcz zaczął padać, więc to nie ma sensu. Jadę odprowadzić na parking i niech sobie czeka grzecznie 2 tygodnie do świąt. Znalazłem pewną jedną nową rzecz przy okazji mycia, nie? Zawsze się coś znajdzie. Zrobię zooma. Ale to jest normalne pewnie. Jakiś kamień. Zaczął żerdzewieć. Jedna z setek punktów. Jedno z setek punktów w tym samochodzie. No nic. Dużo wody lałem od spodu, więc zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam myśl, czy coś zalałem. Kable od pompy, od paliwa, czy coś, wiecie. Samochód nie jest nowy, trochę plastikowych osłon brakuje od spodu. Ach, dobra. Wracam na parking, bo zmarzłem jak chłop. No i nic, autko już właśnie stoi, umyte, przetarte, sól,
tyle ile mi się udało, to wymyłem lancą od spodu, psikałem gdzie się dało, nad kola, hamulce, jakieś wahacze, wiecie, tam gdzie mogłem się schylić do samej gleby, od dołu wypsikałem. No i cóż, stoi i będzie znów 2 tygodnie czekać na kolejną podróż, tym razem już świąteczną, do Polski, do rodziny. Więc weekend powoli ogłaszam za skończony. Może za tydzień, jak będzie ładna pogoda, znów coś nagramy. Jakiś szybki, szybki tygodniowy skrócik. Co tam się dzieje z Mercedesem 124 Coupe. Aha, ostatnio zauważyłem, że vlogersi, mimo że mają na środku jeden tylko punkt, to i tak cały czas bujają kamerą, tak? Że niby jest aktywne otoczenie, że się coś dzieje. Więc proszę. Dobrze. Dziękuję Państwu bardzo. Cieszę się, że byliście ze mną przez ten weekend na tej wycieczce do Polski. Zrobiłem ponad 500 km. 550 z kawałkiem. Auto się spisywało bezproblemowo. Pali, jeździ, skręca, hamuje. Jeździć, lać i się cieszyć tylko samochodem. Powtarzam mój apel do wszystkich tych, którzy boją się jeździć zimą samochodem. Tak, jeżeli masz rudą lub wiesz, że gdzieś tam ruda może się już budować, to nie udawaj, że jej nie ma, tylko się ją zajmij. Później zabezpiecz całe auto od spodu antykorozyjnie, nowoczesnymi środkami, które pozwolą normalnie zimą użytkować takie auto. No i prawdopodobnie każde dobre umycie po takiej podróży sprawia, że ta sól nie stoi przez miesiące na powłokach, różnych chromach, ameliniumach czy plastikach i gumach i nie reaguje z tym. Ach, taki mój tylko wywód. Coś więcej opowiem jeszcze może za tydzień na jakimś krótkim strzale. Żegnam się z Państwem i do zobaczenia za tydzień. Hoo hoo hoo.